wszystkim. Cześć Wam. Razem z Bartem opowiemy Wam o naszej serii No Age. Jest to system pielęgnacji cery, za którym stoi zaawansowana nauka. Ja akurat wybrałam serię Bright to Beam. Każdy taki zestaw No Age składa się z 5 produktów i jest to żel oczyszczający, krem pod oczy, bardzo ważny element serum oraz krem na dzień i krem na noc. Ja akurat wybrałam serię Bright to Beam, ponieważ po ciąży pojawiły się u mnie bardzo mocne przebarwienia w okolicach oczu i w okolicach ust, więc stwierdziłam, że sobie przetestuję, ponieważ przeczytałam, że zmniejsza przebarwienia aż o 50%. Dodatkowo jest dostosowany do osób w każdym wieku, by te przebarwienia właśnie zmniejszyć, a cera, żeby była bardziej promienna i miała równe kolory. W związku z tym, że ja miałam problemy z tymi przebarwieniami, stwierdziłam, że właśnie sobie ten zestaw wypróbuję. Dodatkowo są to zestawy, które są przebadane klinicznie, pojawiają się bardzo dużo testów i nie wiem, czy wiecie, ale każda seria, która właśnie została wypuszczona do sprzedaży, była przez 10 lat, były prowadzone nad nią przez 10 lat badania, więc mamy pewność, że dołożono wszelkich starań, aby spełniły one oczekiwania nawet najbardziej wymagającego właśnie klienta. Ja wybrałam zestaw Bright to Beam, bo jak wcześniej wspominałam, miałam problemy z przebarwieniami. Teraz Marta, powiedz nam, jaki ty wybrałaś zestaw? Ja wybrałam zestaw True Perfection, zestaw, który jest przeznaczony dla osób 20+, ale nie kierujemy się tutaj wiekiem, tylko kierujemy się problemami skóry. Zestaw składa się z serum, czyli bardzo ważnego elementu, jak mówiła Sabinka, krem pod oczy, jak również krem na noc i krem na dzień. I piątym elementem zestawu to jest żel oczyszczająco-tonizujący. Zestaw ten został stworzony po to, by zwalczać ziemiste kolory skóry, jak również rozszerzone pory, które są wynikiem braku snu bądź jego niedoboru, niewłaściwej diety, czynników środowiskowych czy stresu. Zadanie tych produktów jest błyskawiczne nawilżenie. Ja się borykałam z przesuszoną skórą głównie w okolicach brwi, skrzydełek nosa i nad ustami, więc tutaj myślę, że ten zestaw pomoże. Już po używaniu przez 1,5 miesiąca widać efekty. Udowodnione jest klinicznie, że 11 razy bardziej promienna jest nasza cera przy używaniu tego zestawu. Także polecam. Już wiem, jaki kolejny zestaw zamówię. Więc teraz przejdziemy do tego, w jaki sposób odpowiednio dokonać tej pielęgnacji, bo tak jak wcześniej wspominałam, mamy aż 5 produktów i bardzo jest ważne, aby wykonać tę pielęgnację krok po kroku, ale nie w byle jakiej kolejności, tylko w takiej, która została przewidziana właśnie przez firmę. I zaczynamy od pierwszego kroku, jest to oczyszczanie. Prawidłowe oczyszczanie skóry sprawia, że produkty pielęgnacyjne lepiej się wchłaniają, zapewniając optymalne rezultaty, więc przygotowujemy sobie tutaj wajcik i właśnie żel nakładamy na wajcik i sobie oczyszczamy właśnie żelem twarz. Żel to jest żel oczyszczający, to preparat, który usuwa zanieczyszczenia i dodatkowo nawilża, więc bardzo ważne jest to, żeby wykonać sobie w tym pierwszym kroku oczyszczenia tej twarzy. Krok drugi. Jest to odpowiednia pielęgnacja i krem pod oczy. Kremy pod oczy mają taką lżejszą konsystencję. Ja akurat mam taki krem pod oczy, już Wam pokażę. On bardzo się szybko wchłania, natomiast Marta, Ty masz krem z kuleczką, pokaż go. Tak, ja mam krem z metalową kuleczką, która przy okazji aplikacji kremu masuje jeszcze nam okolice oczu, także możemy przy okazji wykonać sobie taki masaż. Kremy pod oczy są bezzapachowe, zostały specjalnie opracowane, by odpowiadać na specyficzne potrzeby skóry, okolic oczu, czyli zmarszczki, opuchnięcia, cienie, więc na to właśnie są te kremy. I jak już sobie tutaj dokonamy takim ruchem wklepywania, bo o to chodzi, żeby nie rozsmarowywać, tylko wklepywać, wtedy są lepsze rezultaty i efekty. Kolejnym krokiem mamy intensywną pielęgnację. Bardzo ważne jest, aby stosować serum. Dlaczego? Serum to potężna dawka mocy. Płynna konsystencja sprawia, że krem na noc, też krem na dzień szybciej się wchłania i efektywnie dostarcza skórze. To jest najważniejsze, do czego został stworzony. Zobaczcie, mniej więcej tak wygląda serum. I również tym efektem wklepywania właśnie sobie całą twarz.
Tak jak wcześniej wspominałam, płynna konsystencja sprawia, że produkt szybko i efektywnie dostarcza skórze nawilżające składniki, że dokonujemy w serum przed przedtem na noc, na dzień. Bardzo ważne jest, żeby to serum przed kremem na dzień lub na noc zastosować. Ja wcześniej uważałam, że krem jeden, który jest uniwersalny na dzień i na noc, będzie optymalny, natomiast trzeba pamiętać, że w nocy skóra zachowuje się inaczej, więc pojawia się krem na noc. Krem na noc regeneruje ją podczas snu, natomiast tak wcześniej wspominałam, pomaga nawilżać i chronić skórę, natomiast krem na noc regeneruje ją podczas snu. U mnie akurat jest taki krem. Zobaczcie też, że jest bardzo płynny, lekki, więc też bardzo fajnie się go aplikuje. Też oczywiście krem wklepywania. Dodam jeszcze też, że kiedy aplikuję sobie serum, bardzo często dokonuję sobie masażu twarzy, dlatego że w momencie, kiedy już mamy pewien wiek, ta skóra jest mniej elastyczna, taka bardziej opadająca, więc stosując serum, najczęściej właśnie taki masaż dokonuję podczas serum. Nie zapominam też o skórze szyi, czyli wykonuję sobie takie ruchy podciągające. W tym momencie staram sobie wypracować, żeby ten podbródek jak najbardziej do góry sobie wyciągnąć, żeby uelastycznić tę skórę i poprawić sobie właśnie owal twarzy. Dodatkowo również skórę twarzy też staram się wymasować tymi ruchami, pociągnięciami do góry. Dodatkowo też można ją bardziej pracować właśnie takimi ruchami podciągającymi tą skórę do góry. Dzięki temu poprawiamy sobie też ukrwienie, więc na pewno ta skóra będzie wyglądała dużo, dużo lepiej. Jeśli mamy właśnie czas, to możemy sobie taki masaż twarzy wykonać. Ja najczęściej dokonuję go wieczorem, bo wtedy mam najwięcej czasu i im częściej, tym lepiej.